Hej, dzień dobry. Śpioszka miałam. Witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Remontu ciąg dalszy. Bazyl od 7 rano dzisiaj robi znowu to samo. Zajął sobie miejsce. Nie wiem, czy on wyjdzie, czy znowu będzie siedział 8 albo i 9 godzin teraz, bo panowie przyjeżdżają o 7 rano, a wczoraj siedział od 8. Dzisiaj o 7. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to nie chodzi o pieniądze. To chodzi o to, że wszystko było w ostatnim vlogu. Nie obudziłam się jeszcze, zdecydowanie. No a Bazyl, Bazyl, ty zejdziesz dzisiaj? Czy dopiero jak panowie pojadą, co? Jeny Bazyl, ja się zaczynam bać o ciebie. A dzisiaj mamy pogodę do kitu. O, Malwina, ty też zajmujesz? A to jakieś zaklepane te miejsca są? O co to chodzi? Co? O co to chodzi? Czubki dwa? O, brudno. Taki vlog z zamknięcia. Nie no, ja normalnie mogę wychodzić na dom, tylko oni tutaj siedzą, bo w ogóle dzisiaj jest zimno. Już nie ma słoneczka, już nie ma upału. Pogoda w kratkę. Szaro, buro, ponuro. Więc idę zrobić jakieś śniadanko, kawkę strzelić. Bazyl, nie wiem co teraz. Mira zajął Malwinie. Malwina zajęła Bazylowi. Bazyla może tu? On tu wskoczy bez problemu. Co? Bazyl, może tam Bazyl? No bo Mira ogólnie tu, Malwina tu, Bazyl uwielbia tu. A Rysia to tak jak wolne, to tak się gdzieś wkomponuje. Malwina, nie układaj się do snu, zobacz. Jezu, co ona robi, nie? Malfiunia! Proszę się obudzić, bo... Malfiunia, Boże, zajęła Malfiunia. Nie, Malfiunia nie udaje, że śpi. Oj, 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 oj. Bazyl, no to ustalmy. Może po godzince, co? Może być? Żeby było sprawiedliwie. Ty wczoraj 9 godzin, człowieku, tu siedziałeś. Człowieku. Spałeś. Te uszy prawie takie duże jak moje, nie? Stwierdziłam, że wykorzystam ten czas remontu. Znaczy nie tylko, tylko w tego czasu, gdzie teraz jest trochę nudno i nie mamy co robić niestety. I stwierdziłam, że się trochę pomaluję. Trochę, nie? Oho. Zaczęło się. Wiercenie. Jak się malowałam ani razu, nie? Od razu. Ale nieważne, dobra, nie chodzi o to. Takie zwykłe usta. Od razu lepiej się czuję. Nie to, że dla nich czy coś, żeby nie było. Jak mnie zobaczą, to powiedzą, ta na wesele idzie czy co, dekiel. Nie. Ja ogólnie widzicie, jakie mam wywalone na opinie innych ludzi. Mnie nie interesuje, co oni sobie pomyślą. Także cały czas i całe życie kieruję się jedną zasadą. Nie interesuje mnie opinia innych ludzi. Najważniejsze jest to, co wiecie, ja chcę i tak dalej. I teraz w tym oto makijażu, słuchajcie, w dniu dzisiejszym ułożę się tutaj i będę oglądała serial. Tak. Tak. A co? Jakbyście pytali, to od razu powiem. Netflix, już nie żyjesz. Wciągnął mnie niemiłosiernie. Zostały mi 2 odcinki do końca pierwszego sezonu i jest drugi, także polecam wam z całego serca. A z waszej listy, ała, co mi się w palucha zrobiło? Coś mnie ugryzło. Co to było? Z waszej listy, z Instagrama, co mi polecaliście, mam jeszcze 2 seriale i zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy znowu pyknie i zaiskrzy, czy znowu włączę i wyłączę. Jednak nie takie łatwe życie jest, bo ta Malwina cały czas zajmuje miejsce Bazylowi, a w tym miejscu, to co on ma tutaj czajnik, nie? To jest właśnie to coś od telewizora, no. I Bazyl mi zasłania i nie mogę nic zrobić. Ty wiesz, gdzie się położyć, nie? Żeby było fajnie. Malwa, przebudzenie. I już wracamy do tego wczorajszego widoku. Bazyl się w końcu wbił. Ale Bazyl, czekajcie, jest 14:37. Oj, Bazyl, cię jesteś opóźniony. To ty już do jutra nie wyjdziesz. Zaklep sobie. Bo jutro też panowie jeszcze przejdą. No, Malfinia taka śpiąca. A mój mir, szmir. Mir. A ciebie dzisiaj nie pokazywałam. Ale ty tak samo jak... No nie bój, Rysia, Boże. Nic nie pukają na razie, to nie bój. Ja znowu w tym samym miejscu, ale zmieniły się kilka rzeczy.
Mam inne paznokcie. Zrobiło się bardzo ciepło, czyli pogoda zmienna. Co jeszcze? Była u mnie koleżanka i mam, jeżeli ktoś dobrze zauważył, inny makijaż oka. Chociaż trochę. No na pewno inny. Jeżeli ktoś się dobrze przypatrzy. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że ten makijaż, który sobie zrobiłam, i tak mi będzie potrzebny, bo wieczorem wychodzimy. Dostaliśmy zaproszenie do sąsiadów, a dwa, to znaczy nie muszę do sąsiadów się malować, ja mogę iść tam w dresie bez makijażu, ale zrobiłam to znowu. A dwa, autostrada, nie? A2, u nas akurat, jedna z najdroższych w Polsce, odcinek Poznań, Konin, 40 ileś, 4 czy 48, nie pamiętam, dobra, jaka zmiana tematu. I była u mnie koleżanka, słuchajcie, tak się popłakałyśmy ze śmiechu. Ja się zaczęłam już tak wycierać, ten tusz na co dzień nie noszę wodoodpornego. Tu mi wszystko, ten podkład, w ogóle tak wyłyśmy ze śmiechu. Jakbyście pytali z czego? Z niczego sensownego, serio. Jak jest dobre towarzystwo, to nie musi być dobrego tematu, żeby po prostu płakać ze śmiechu i żeby się dobrze bawić. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Tak się zwyłyśmy ze śmiechu, że mówię, dobra, jest mi wszystko jedno i kij. I teraz, jak panowie jeszcze robią, jak panowie pojadą, to wejdziemy do góry i powiem wam, jaka jest zmiana planu działania. Jednak w tym roku zrobimy więcej i później następną część, jaką będziemy ruszać, ruszamy na wiosnę i to już jest ostateczna decyzja. Więcej nie będziemy zmieniać. Tak wiem, wczoraj też mówiłam co innego, dzisiaj też mówię co innego, ale spokojnie. Uwierzcie mi, że to już jest ostateczna rzecz, jaką zrobimy i na wiosnę startujemy z resztą. Jeżeli będziemy remontowali pokoje, później u góry łazienkę i inne rzeczy, czy ja będę je pokazywać w trakcie, jak będą w całości wyglądały, też czego nie wiem. Nie wiem, poważnie nie wiem, bo to wszystko wyjdzie w praniu, to jest dopiero jeszcze w przyszłym roku do wiosny, jest jeszcze mnóstwo miesięcy, więc nie wiem jak to będzie. Nie chcę teraz obiecywać i mówić, że tak na pewno, bo nie wiem. Ale na pewno jeżeli pojawi się w tle jakaś podłoga, czy jakiś kolor ściany, czy coś, no to wtedy powiem wam, z czego to jest i tak dalej. Jeżeli chodzi o to, co mówiłam wczoraj, to nie mówię, z czego robimy, czym robimy, jakie są koszta tego wszystkiego, dlatego że wszystkie koszty, czy materiałów, czy wszystkiego innego będą się różniły od miejscowości, od wszystkiego innego, a po drugie, my i Dawid nie chcemy po prostu o tym mówić. Tak samo nigdy nie podawałam i nigdy nie podam. Czy robię z tego wielką tajemnicę? No tak, robię z tego tajemnicę, bo tego nie chcę powiedzieć po prostu. Nigdy nie powiedziałam, ile kosztowały meble na wymiar do kuchni i tego nigdy nie powiem. No i tyle. No i każdy normalny człowiek to szanuje. Tak samo te inne rzeczy. Więc jak to wszystko będzie wyglądało, to nie wiem. Po prostu informujemy was, że nasze życie, jeżeli chodzi o nasz dom, to się zmienia i wszystko zaczynamy remontować. Teraz tak, jeżeli chodzi o naszą górę, no to jest typ poddasza, tak? Jest taki, że stoimy normalnie, ale to jest jakby nie było użytkowe poddasze, tak? Bo jesteśmy pod dachem. I gdyby lato każdego roku było takie jak teraz, w tym roku, no to tam wiecie, jeżeli chodzi o temperaturę, bo chcę teraz powiedzieć na temat temperatury, to tam by było żyć nie umierać. Jeżeli, nie wiem jak było u was w zeszłym roku, ale u nas w zeszłym roku w Wielkopolsce, ale to chyba wszędzie w Polsce tak było w tamtym roku, było tak niemiłosiernie gorąco, że po prostu wszystko się pociło, słuchajcie, były takie noce gorące, wszystko było... Okropne było lato wręcz, można powiedzieć. Było za ciepłe i było non-stop, tak, non-stop, bez żadnej przerwy. Więc ja w sumie w tym roku się cieszę, że jest takie lato, a nie takie jak w zeszłym roku. I jeżeli chodzi o to, czy można czymś to wszystko, słuchajcie, temperaturowo wyrównać, to tak. Są na przykład takie rolety na okna, one się chyba nazywają też solarne, które dobrze zatrzymują. Wpiszcie sobie w Google rolety solarne. One też właśnie działają na zasadzie zatrzymywania ciepła, żeby wiecie, nie kisić pomieszczenia, żeby to wszystko zatrzymać trochę. A to, co my chcemy zrobić, to co mamy od 2 lat, słuchajcie, u nas w sypialni. Klimatyzację. Po prostu. Zamierzam u góry pozakładać klimatyzację, jeżeli będzie tak gorąco jak
na przykład w zeszłym roku. I drugi czy trzeci rok ta klimatyzacja już jest. My nie chorujemy i w zeszłym roku, jak były takie upały, używaliśmy jej non-stop. Non-stop. Non-stop po prostu chodziła klimatyzacja i powiem wam, że jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy widzę różnicę w prądzie, to powiem wam szczerze, że na naprawdę bite 2 miesiące użytkowania klimatyzacji może było z 40 zł więcej. Także nie zamierzam się cackać w żadne nie wiadomo jakie rzeczy, nie wiadomo co, po prostu my idziemy no chyba już najlepszą drogą, nie da się tego inaczej zrobić i idziemy po prostu w założenie klimatyzacji i tyle. Więc ja nie zamierzam się po prostu, wiecie, dla mnie komfort życia w domu to jest po prostu podstawa. Do brzegu byśmy musieli teraz dopłynąć i teraz zbierzmy wszystkie moje myśli. I gdy góra nie była, wiecie, dom cały od samego początku, gdy tu mieszkamy, mamy ocieplony na zewnątrz, więc to też bardzo, ale to bardzo dużo daje. I góra nie była ruszona. I tam, jak wiecie, się weszło do góry, no to blacha wszystko, no to tam było gorąco po prostu. I gdyby zdarzyło się tak, że na przykład tak jak było w zeszłym roku, jak były te pieczary, te upały i tak dalej, gdyby zdarzyło się tak, no wiecie, no tu miałam klimę i tak dalej, to sobie mogłam włączyć i miałam w dupie resztę, że tak powiem, domu, bo tu było mi fajnie, tak? I gdyby w salonie robiło się wtedy, ogólnie, czy wtedy, czy rok wcześniej, czy 2 lata wcześniej, jak tu mieszkamy, robiła się po prostu, wiecie, kaszana, parówa, taka, że nie idzie tam wytrzymać, to my byśmy już to, że tak powiem, ocieplili albo zrobili cokolwiek tam, żeby ta temperatura, wiecie, do salonu nie wpadała. I dla mnie komfort życia we własnym domu jest po prostu mega ważny. Także ja żyję w klimatyzacji od lat i jak widzicie, my nie chorujemy. No dobra, no sporadycznie, nie wiem kiedy to, w tym roku byliśmy przeziębieni. Oczywiście nikt nie jest alfą i omegą i organizm nawet musi w którymś momencie zachorować, bo to jest nawet niezdrowe, żeby przez ileś, nie wiem, na przykład 10 lat człowiek nie chorował, nawet się nie przeziębił, bo to też jest dla organizmu niedobrze. Organizm musi w pewnym momencie zachorować, się przeziębić nawet. I ja byłam ostatnio przeziębiona po kilku latach, w tym roku w styczniu, nie? Tak, jak byliśmy na tym, na wakacjach. To były moje najwspanialsze wakacje, byłam tak przeziębiona, że po prostu jak sobie teraz przypomnę to, o, klękaj tam narody. I my, słuchajcie, z klimatyzacją mamy do czynienia zawsze, od zawsze i nie wiem, od ilu lat. My nie chorujemy i dlatego ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie na zniwelowanie tego wszystkiego, jeżeli chodzi o temperaturę na poddaszu. Klimatyzacja. I zamierzamy po prostu skorzystać z tego, co mamy. I nawet nie wiem, czy nie założymy tej samej. Zaraz wam pokażę. Wstanę na łóżko i wam pokażę, jaką mamy klimę. Czy to jest dobre? Tak. Czy my jakoś nie wiadomo, ile czytaliśmy o klimatyzacji? Nie, po prostu pan, który nam zakładał klimatyzację, nam ją polecił. Poczytaliśmy tylko trochę na jej temat w internecie i stwierdziliśmy, że to jest okej. Rzeczywiście mamy ją chyba, nawet nie wiem, 2 lata? 2 lata ponad. Prawie 3 lata w tym roku. Więc my mamy klimatyzację w domu. Jeżeli będzie trzeba, to w całym domu założymy sobie wszędzie klimę w odpowiednim momencie. Więc jeżeli chodzi o temperaturę u góry, to moim planem działania jest na pewno klimatyzacja. W trakcie tego mojego monologu Bazyl, pomadki, lusterko. Bazyl. A Bazyl się dobrze czuje. Bardzo dobrze się czuje. Jest cały czas na dietce. Pilnujemy, żeby nie jadł. I raz w tygodniu się będziemy ważyć i będę wam dawała znać, jak to idzie z tym odchudzaniem. Czy to coś daje, czy to nie daje, czy może coś innego trzeba wprowadzić. A teraz wstańmy i chodźcie. Pokażę wam. O, ujęny się spadnę. Tak to wygląda. Tu chyba nawet nie ma nic więcej do pokazania. Nie, nie ma tutaj nic więcej do pokazania. A może tu? Czekajcie, tu jest jakiś model czy coś? Klimatyzator to chyba, o. Jest? Chyba jest, co? Nic więcej tutaj wam nie pokażę, bo nic więcej tutaj nie ma. Więc myślę, że ta sama firma powędruje i będzie u nas u góry. Także tak ogólnie, w skrócie, jakby ktoś w ogóle zastanawiał się nad klimatyzacją w domu,
I jeżeli ktoś jest taki jak ja, że dla niego, w ogóle dla Dawida to samo. W zeszłym roku, słuchajcie, jak były te upały, to powiem wam, że były takie upały, że w cieniu człowiek nie mógł wytrzymać i po prostu się, nie wiem, kisił, dusił. I my po prostu wchodziliśmy tylko do domu, pilot, jesteśmy w niebie. Więc jeżeli ktoś nie ma problemów z klimatyzacją, ze zdrowiem, że od razu zaraz choruje, jest przeziębiony czy coś tam i czy to warto, czy nie warto, to serio, uwierzcie mi, że się nawet nie zastanawiajcie, tylko po prostu zakładajcie, bo to, że mamy lato w tym roku takie, a nie inne, nie oznacza, że przez dwa najbliższe albo trzy nie będzie znowu tego Armagedonu, co w zeszłym roku. Albo może będą takie zimne, no nie wiem, się śmieję. I jeszcze jedno, co chciałam powiedzieć, to wiecie co? Na temat w ogóle budowy domu, to uwierzycie w to, że ja po dzień dzisiejszy, ja nie chcę i w ogóle nie chciałam nigdy mieć domu piętrowego. I mam dom piętrowy, bo nie mam innego wyjścia. My mamy dobudowany dom do naszych teściów i gdyby ta nasza działka była tutaj o wiele, wiele większa, to ja bym zrobiła z tego parter też. Z minimalnym tylko podniesieniem, no tak, żeby oczywiście jeden dom z drugim, jak jest dobudowany, wyglądał normalnie, żeby to nie wyglądało jak jakaś komedia. Ale z poddaszem nie na tyle użytkowym, tylko ewentualnie, żeby coś tam sobie móc wrzucić czy coś tam. I naprawdę ja z ręką na sercu, ja nie chciałam i nie chcę do tej pory mieć domu piętrowego, ale nie mam innego wyjścia. Więc gdybyśmy budowali się, to moim marzeniem i po dzień dzisiejszy moim marzeniem jest, żeby mieć dom parterowy, całkowicie parter. Fajny, takich metrów jak tutaj, jakby ktoś pytał, to my mamy 80 na dole, 80 do góry, więc mamy 160 metrów. Ja uważam, że to jest według mnie oczywiście i dla nas odpowiednia ilość metrów w mieszkaniu, nie za duża, nie za mała, idealna. Są tacy, co uważają, że 200 metrów to za mało, są tacy, co uważają, że 100 metrów to jest w zupełności wystarczające. Ile ludzi, tyle gustów, tyle wszystkiego. Ja uważam, że taki 160-180 to jest idealny metraż mieszkania, oczywiście tak jak mówię, według mnie. Jeżeli chodzi o piętrówkę, no to za dzieciaka, wiecie, jak się było małym, jeździło się do kogoś, my mieszkaliśmy w bloku i gdy jeździliśmy do znajomych, rodziny, którzy mają dom, i większość z nich miała domy piętrowe, to dla nas po prostu wejście po schodach do góry, posiedzenie w pokoju, to było marzenie dzieciństwa. Marzenie dzieciństwa, zamieszkać w domu, w piętrowym domu, mieć pokój u góry. A teraz nie mam tego. Ja jestem fanką od takiego, wiecie, momentu mojego życia, gdzie ono było takie dojrzalsze i sobie myślałam, co ja w przyszłości może bym chciała. To parter, dla mnie dom parterowy po prostu. Żebyśmy się teraz dobrze zrozumieli, ja nie narzekam absolutnie na to, co ja mam, bo ja Bogu dziękuję każdego dnia, gdzie mieszkam, co mam, do czego doszliśmy i co jeszcze będziemy robić. I mam nadzieję, że nie osiądziemy na laurach i że nasze życie będzie się dalej rozwijać do przodu, a nie tylko, wiecie, usiąść i gdybać, co by było, gdybym miała to i tamto, to bym se zrobiła to i tamto, albo pojechała tu i tu. Nie, nie zamierzam siedzieć na laurach, nie zamierzam nic się nie rozwijać, nie robić, tylko iść do przodu, dążyć do jeszcze większych możliwości w życiu. I absolutnie nie narzekam na to, co mam, jestem z tego bardzo, ale to bardzo zadowolona i cieszę się i zawsze powtarzam, że tu, w tym domu, w tej miejscowości, w tym miejscu jest najwspanialszy dom na świecie i tu jest po prostu środek nieba. No to się tak nagadałam, czy z sensem, czy nie, to jak zwykle pół z sensem, pół nie. Idę to wyedytować na kompie od razu, żeby to było już na jutro, a was zabiorę do góry i powiem wam, jaki jest plan działania, jakie są zmiany jednak. Jak panowie pojadą i pokażę wam, co już zrobili i co jeszcze będziemy w tym roku robili. A reszta jest na pewno, to jest na mur beton, słuchajcie. Nie wcześniej, nie później, tylko na pewno na wiosnę. Jak Boga kocham, jak Boga kocham. W tej chwili siedzę sobie z gołym bebzolem. Bo oczywiście co? Ojany. Matko, co ty wyprawiasz? Ej, no naprawdę, no tak czasami mi brzuch lata, tak się wygina, tak... I mówiłam wam 2 czy 3 dni temu, że chcę sobie to nagrać. Po prostu nawet dla samej siebie, rozumiecie to? I co wezmę? Telefon, kamerę, aparat, cokolwiek. Gdybym chciała szczotką do włosów to zacząć nagrywać, to ona przestaje. Ona ma tam jakieś noktowizory i nadajniki, ona wie.
No przecież to jest kuźwa niemożliwe, no. Ej, teraz to ja chyba z tydzień czasu próbuję, rozumiecie to? No, no nie, no. Próbuję namiętnie. Tydzień czasu, dajmy na to, dzień w dzień, po kilka razy. Ucelować, żeby nagrać. No i ja po prostu biorę w rękę. Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem, ja tego nigdy nie zrozumiem i ja po prostu nie wiem, co to tam się dzieje w tym brzuchu. Chyba się zdenerwowała. Cię tu za... Nie, poczekaj, przecież... Nie, to nie będziemy się bawić w kotka i myszkę, słuchaj. Nie będziemy, moja droga, nie będziemy. Dół ogarnęłam, podłogi pomyłam, bo dwa dni teraz panów nie będzie, bo idą gdzie indziej coś robić. I zaraz się okaże, czy to, co chcemy zrobić, to będziemy mogli. Everybody. Chodź. Ja się boję. Chodź. Pan wejść. Boisz się? Nie, wiesz jak fajnie? Znaczy, ja tylko... Ale czadzior. Co? Dokładnie, to jest kosmos. To jest lepiej niż kosmos. Dobra. Kolo lolo. Ale ty tak otwierałeś, a oni zaraz tu wejdą. Mira już idzie, patrz. Nawet jeszcze łatwo cię zamknę. To mnie zamkniesz? No to ja taką wnękę do wejścia potrzebuję? Kable są właśnie, to na wszystko. Jaki statek kosmiczny! Trzymaj telefon. Nie, dobra, trzeba to odłożyć. Statek kosmiczny. No, widziałeś? Kły bym wybiła. Lampa będzie na ścianie. No już lepiej to wygląda niż to żółte wczoraj. Ała! Kopa się? Nie, ta cegła mnie uderzyła. O, strasznie. A wiesz co dzisiaj znowu? Znowu chciałam nagrać. Jak kopię. Nie, i stwierdziłam, że nawet jak dla picu wezmę szczotkę do włosów czy buta, to ona i tak przestaje. Ona wszystko wie. Ta, wiesz, z czym się to kojarzy jeszcze? Z jakimś odcinkiem Świat Według Kiepskich. Bo oni tam takie różne scenarie mieli. Też tak to wygląda. Tak. I patrz, jak od razu tak fajnie, nie? Tak inaczej. No. I naszym planem działania było, jeżeli pan będzie miał czas, to będzie zapłytowane, nie? A my chcemy jeszcze zrobić tu ścianki na pokoje. Wszystkie. Żeby były. A reszta w przyszłym roku na wiosnę. Wodę zostawili pod pidzim? Tak, to możesz... Nie, no ja im kawę robiłam, ciasto dałam, żeby nie było. Żeby nie było. Daj no mi teraz telefon. Przyjechaliśmy na loda. No właśnie chciałem powiedzieć, zobaczcie na to. Ile on kosztuje w ogóle? 5 zł. To jest mały, mieszany, nie? No bo pomieszany. A jak wygląda średni i duży? Bo jest jeszcze średni i duży. Więc ja nie wiem. Słoiku. Zawsze jak jestem, to próbuję podejrzeć, czy ktoś bierze duże, ale chyba wszyscy biorą te małe, bo dużego to się chyba no, nie da zjeść. No, może to duży, jest... duży mieszany tak samo wygląda. Nie, ma to jest ogromny. Też kosztuje 5 zł. Nie, no duży nie wiem. No nieważne. Mucha. Zamiast Polska, to mucha. No niestety, słuchajcie, góra porozchylana. I ona jest co jakiś czas, wiecie, oni ją zamykali, bo jak się bardzo pyliło czy coś, żeby mi tutaj nie naleciało, tu było też wszystko poprzykrywane, to co powinno. No i niestety mamy takie własne, prywatne stadko much. I walczę właśnie i Dawid w sypialni parę zabija, bo tam nam trochę naleciało. Boże, zdechnę. I wiecie co, po prostu nie uwierzycie. Nie zeżarłam, Boże, jak ty nieładnie mówisz. Nie zjadłam tego loda całego. A kilka dni temu zeżarłam go po prostu tak. No tak. Dokładnie tak. Dzisiaj nie, no po prostu mam wrażenie, że wystrzelę. I dzisiaj nie robiłam obiadu, bo dzisiaj panowie tu mieli takie bardzo bojowe zadanie i nie chciałam, żeby mi tutaj się kurzyło do garów i do wszystkiego. I dzisiaj jedliśmy po prostu pizzę i zjadłam jeden kawałek pizzy i teraz tego loda i rano zjadłam jeden kawałek chleba. Dziś mi się w ogóle jeść nie chce, w ogóle. Taki mam dzień, tatka nie jadka. Ostatnio mam takie dni właśnie, że mi się jeść nie chce. Albo mam apetyt taki, żebym zjadła wszystko naraz, albo mi się nie chce jeść. I słuchajcie, jeszcze jedno. Ja przez tę ciążę to ostatnio zauważyłam, że jestem tak rozkojarzona. Ktoś coś do mnie mówi, ja nie rozumiem. Powtarza mi dwa razy, ja w ogóle nikomu mam czaczy. Wiem, to nie przez ciążę, tylko zawsze tak miałaś. I my nie idziemy do naszych szanownych sąsiadów dzisiaj, tylko jutro. Rozumiecie to, nie? Super, naprawdę.
Fajnie. Więc jutro idziemy do naszych szanownych sąsiadów, a nie dzisiaj. Więc ja jestem naprawdę nieźle rozkojarzona, ale to jest moja wina. Co do góry, to przed chwilą na przykład siedzieliśmy, przed chwilą, no, zanim pojechaliśmy na loda, czyli trochę jeszcze. Siedliśmy z Dawidem u góry i tak jak wam mówiłam, naszym planem działania jest to, żeby postawić jeszcze ścianki i wszystko zależy od tego, czy ten pan będzie miał teraz czas. Jeżeli nie, to dopiero niestety umawiamy się, znaczy jesteśmy już z nim umówieni na wiosnę, bo u nas naprawdę terminy w budowlance są ogromne, ogromne. A dwa, że chcemy, żeby nam to zrobił już jeden fachowiec. Jedna osoba, która zaczęła, żeby to zrobiła od A do Z. I teraz jak byliśmy z Dawidem u góry, to opowiem wam tak. Za 3 dni dowiemy się dokładnie, bo oni teraz mają wolne właśnie, dlatego oni już mają teraz termin zajęty. I nie wiemy, czy będą mogli nam wcisnąć z tydzień czasu jeszcze na to, żeby zrobić nam te ściany właśnie u góry. Ściany, mówię teraz o ścianach, które będą oddzielały pokoje, tak? Tak jak będzie wydzielona łazienka, a pokoje i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, gdy to wszystko będzie, pokażę wam, jaki będzie rozkład, jaki jest plan działania. Jednej ściany nie postawimy, ze względu na to, że gdybyśmy ją postawili, to możemy mieć mniejsze pole do popisu, się okazało, wiecie, co 2 głowy to nie jedna jednak, nie? I sobie obmyślamy wszystko i wtedy wam przedstawię mój plan działania, jaki jest u góry. Więc to wam pokażę, ale teraz w tej oto chwili trzymamy po prostu wszyscy bardzo mocno kciuki za to, aby za 3 dni okazało się, że panowie mają czas i mogą wejść nam zrobić jeszcze te ścianki. I na koniec, bo już teraz będziemy kończyć, chcę wam powiedzieć, że Paula idealnie Paula to zrobiła. Paula, nie ja, Paula. Paula po prostu wykazała swoją głową, że to, wiecie, sreberko, nie? Co się śmiałam, że jak siadę do kiepskich, jak statek kosmiczny, pewnie wam się też kojarzy. I tak, no ja też byłam blisko, bo kosmos, jak najbardziej, z kosmosem mi się to kojarzy. Ale Paula zrobiła, porównała to idealnie. Ona strzeliła po prostu w setkę. Tak jakby grała o milion i go po prostu wygrała w tym momencie. Ona do mnie właśnie powysłała mi zdjęcia, a ona do mnie, wiesz jak to wygląda? No ja mówię, no jak? Jak z filmu Marsjanin. A kto nie wie, to film Marsjanin oglądałam chyba ze 20 razy i jeszcze ze 20 razy go obejrzę. Uwielbiam ten film. Po prostu uwielbiam. Nie wiem, co ten film w sobie ma. Ja go, nie to, że znam na pamięć tekstem czy coś, nie, ale ja go po prostu lubię oglądać. Ja go po prostu, jak usiądę, to ja go oglądam. Nie tak, że on sobie leci w tle czy coś, tylko ja po prostu usiądę i oglądam ten film, bo ja tak go lubię. Tak lubię film Marsjanin. To co? Pod ten kosmos u góry, pod tego Marsjanina, pod mój ulubiony film. Kto z was też lubi Marsjanina? Napiszcie na dole w komentarzu. Czy ja przed chwilą mówiłam coś o tym, że parę muszek wpadło? Mój Miro, odejdź po muszka. 21 celnych strzałów. Jakby ktoś chciał, piszcie. Za połowę ceny przychodzę. Mam taką wprawę, że po prostu masakra. A jeszcze, jak dobrze pójdzie, to z ponad tydzień roboty, to ja nie wiem. Wszystkie ze wsi tu lecą. Zapraszamy. Mamy czas. Dzięki serdeczne. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.